Szanowni Państwo, serdecznie witam. Przepraszamy za krótkie spóźnienie, ale staramy się w pigułce jak najwięcej pani europoseł pokazać. Serdecznie witam. Pozwolę sobie przedstawić panią Lidię Geringer de Oedenberg, naszego europosła naszej ziemi dolnośląskiej. O tym z grubsza wszyscy wiemy. Chcielibyśmy być do Państwa dyspozycji, przede wszystkim pani poseł, kilka spraw, które Państwa interesują, które z naszej strony chcielibyśmy przedstawić. Myśmy już dzisiaj odbyli rozmowę w ratuszu, gdzie panią poseł poinformowałem o tym, jak wykorzystywaliśmy przez ostatnie minione lata fundusze unijne, a że co nieco zrobiliśmy, to z przyjemnością to przedstawiłem, jak i również rozmawialiśmy o tym, co przed nami, jak chcemy wykorzystywać nowe rozdanie 2014-2020. Tutaj mówiłem o naszej wspólnej inicjatywie 16 gmin w ramach aglomeracji wałbrzyskiej, że w tej formule chcemy sięgać po nowe pieniądze unijne. Także o tym chwilę rozmawialiśmy, też krótko rozmawialiśmy, bo czas jest przepełniony. Po spotkaniu w Kamiennej Górze w muzeum również spotykać się będziemy w Lubawce. Także ja tyle na początek. Nie wiem, czy przyjmiemy formułę od razu pytań, czy pani poseł dwa zdania? Powiem dwa zdania. Bardzo proszę. Powiem dwa zdania. Dziękuję za zorganizowanie tego spotkania, panie burmistrzu, i tych następnych spotkań. Ja wszystkie weekendy, kiedy wracam do kraju, spędzam właśnie na spotkaniach w regionie. Poza Dolnym Śląskim jest to również Opolszczyzna. Jest nas piątka na tak duży teren, że nie jeden kraj unijny jest mniejszy od naszych dwóch województw. Chciałam dwa słowa powiedzieć na temat tego wydawnictwa, które państwu również przekazałam. Ten rok 2013 jest rokiem obywateli Unii Europejskiej. W związku z tym jest bardzo wiele cennych inicjatyw, z których chciałabym, żeby również obywatele polscy korzystali, i o tych inicjatywach bardzo praktycznie w tym informatorze mówię. Ponadto zachęcam również do brania udziału w konkursie, który wydaje mi się być cennym, ponieważ czas szybko mija i nie zdajemy sobie sprawy z tego, że w przyszłym roku już będzie 10 lat, jak jesteśmy w Unii Europejskiej. Więc konkurs jest zatytułowany Pierwsza dekada nowej dziesiątki, konkurs plastyczny. Chciałabym, żeby szczególnie młodzież, ale też i dorośli, i starsi zastanowili się nad tym, jak zobrazować tę nową dziesiątkę w pierwszej dekadzie. Nagrodą są wyjazdy do Parlamentu Europejskiego. Wiele osób z tego regionu, z tego powiatu już było na moje zaproszenie w parlamencie, łącznie przez dwie kadencje, od kiedy jestem 2004 roku posłem. Ponad 3,5 tysiąca osób już zwiedziło Parlament Europejski na moje zaproszenie. Myślę, że jeszcze z 1000 do końca kadencji będzie miało szansę. Także zapraszam. To są wszystko osoby jako aktywni obywatele, desygnowani przez organizacje, w których pracują, lub też ci, którym się chciało brać udział w konkursie, czy w konkursach, bo są ich setki, i w ten sposób zostali nagrodzeni. Ja pracuję w Prezydium Parlamentu Europejskiego. Jest nas dwójka Polaków w tej chwili. Ja jestem kwestorem, już drugą kadencję, kwestorem w prezydium. Ponadto pracuję w Komisji Prawnej, Komisji Budżetowej i Komisji Petycji, czyli zajmuję się finansami Unii, zajmuję się ujednolicaniem prawa i skargami obywateli, bo petycje to są skargi obywatelskie. Pokrótce, państwo na pewno są przygotowani ze swoimi pytaniami. Z mojej strony to wszystko i chętnie odpowiem na pytania. Bardzo proszę. Pani poseł, pani mówiła małe miasteczko, Unia Europejska, wielka organizacja. Jakie znaczenie dla mieszkańców tej góry ma Parlament Europejski? Ogromne, dlatego że to właśnie obywatele, również Kamiennej Góry, mimo że tylko 20 tysięcy, ale to nie jest małe miasteczko, to jest znaczny ośrodek, który się ładnie rozwija i który mógłby się jeszcze lepiej rozwinąć, jeżeli tylko będzie miał odpowiednią infrastrukturę. Znaczenie jest ogromne, dlatego że my, będąc reprezentantami obywateli, decydujemy o tym, czy współdecydujemy o tym, jak wiele pieniędzy pójdzie na przykład na politykę regionalną w Europie i politykę regionalną w Polsce. Zatem to nie jest obojętne, kogo się wybiera. Ważne jest również to,
ja obserwowałam w poprzedniej kadencji, żeby wybierać osoby, które są rzeczywiście aktywne, które włączą się do pracy. Ta aktywność w różny sposób się przejawia. Dla mnie liczy się aktywność na miejscu w parlamencie, w negocjacjach, w inicjatywach, w takiej realnej pracy, a mniej na ekranach telewizorów w Polsce. To też jest aktywność, tylko innego rodzaju. Także myślę, że ten wybór jest strasznie ważny. Co więcej, tylko 20% obywateli polskich w 2009 roku poszło głosować, czyli 80% powiedziało sobie, mi to nie obchodzi. Jakie będą pieniądze dla Polski, czy powstaną drogi, czy powstanie S3. Nie obchodzi mnie to, bo nie poszedłem głosować. A kto poszedł głosować? No, ludzie, którzy byli rzeczywiście przekonani. Bardzo często to są przekonani na przykład przeciwnicy danej idei, bo oni idą głosować. I w pierwszej kadencji mieliśmy w naszej delegacji polskiej większość eurosceptyków i tych, którzy generalnie przeszkadzali nam w pracy, niż tych, którzy rzeczywiście włączali się w pracę unijną aktywnie. To są bardzo ważne wybory, bo one decydują o przyszłości Polski w Unii Europejskiej i w innych krajach, w dorosłych demokracjach, takich jak Belgia, Holandia czy Francja, czy Niemcy, pomiędzy 80 a 95% obywateli uczestniczy w wyborach. A u nas w świeżej demokracji, przecież tak o nią zabiegaliśmy, nie chcemy korzystać z naszych praw, a mamy swoje prawa i mamy swoje obowiązki. Uważam, że obowiązkiem każdego obywatela jest iść głosować, wziąć odpowiedzialność za swój wybór. I w końcu potem nawet dochodzić tego, głosowałem na pana, czy głosowałem na panią, dlaczego pani nie robi tego, co pani, czy pan obiecywał. To jest ważne, żeby traktować politykę serio. Trochę przydługo odpowiedziałam, ale mam nadzieję, że... Weekendowe wyjazdy po swoim okręgu to jest zachęta również do uczciwego brania udziału w głosowaniu. Naturalnie, ale ja przypominam o tym od pierwszego dnia po wyborach. To nie jest element kampanii, bo nawet nie podjęłam jeszcze ostatecznej decyzji, czy będę chciała dalej startować, czy nie. W każdym bądź razie uważam, że obywateli powinni być traktowani poważnie i powinni poważnie traktować swoich reprezentantów, a potem ewentualnie mieć do nich takie czy inne zasadne albo niezasadne pretensje albo wymagania. Natomiast u nas każdy, kto przyjdzie i powie, że obiecuje gruszki na wierzbie i każdy ich dostanie milion jeszcze pięknie opakowanych, a potem nikt nie mówi, no gdzie te gruszki, gdzie ta wierzba. Po prostu wszyscy mówią, a to tylko tak mówiliśmy, żeby pokazać, jacy jesteśmy piękni, młodzi i bogaci, prawda? Czy wszyscy tacy będziemy. Czy polskich polityków można usłyszeć taką opinię, że europarlament to taka polityczna Ameryka? Tak się mówi, to nie tylko w Polsce. Tymczasem z parlamentu bardzo wielu polityków wypływa dopiero na szerokie wody. Na przykład prezydent Estonii, mój kolega europarlamentarzysta, premier Słowenii, bardzo wielu ministrów obecnego rządu we Francji, na przykład pani premier Danii była europarlamentarzystka. Także to jest taka powszechna opinia, ale nieprawdziwa. Oczywiście też jest wielu posłów, którzy są byłymi premierami czy byłymi ministrami, którzy trafiają do europarlamentu, ale z tych, których ja znam i z którymi aktywnie współpracuję, to oni cały czas myślą o tym, żeby wykorzystać parlament jako trampolinę do swojej polityki krajowej. Wielu naszych polskich europosłów łatwiej zobaczyć w Warszawie, w Sejmie i w telewizji polskiej niż w Brukseli. Pani sama zauważyła, że nie ma pani w polskich mediach, a jednak drugą kadencję jest pani europosłem. Ja wierzę w to, że wyborcy są inteligentni i potrafią sobie wyrobić opinię i myślę, że dostrzegają taką rzetelną, codzienną pracę. Bardzo się cieszę, że w moim przypadku tak właśnie to zadziałało, bo w pierwszej kadencji, znaczy przechodząc wybory po raz pierwszy, miałam bodajże 36 tysięcy głosów poparcia, a w następnej prawie 70 tysięcy, więc widać, że to zaprocentowało mimo braku mojej twarzy w mediach ogólnopolskich. Ja dostaję zaproszenia również do takich czy innych programów z kropką albo bez kropki. Natomiast jeżeli to zaproszenie przychodzi w przeddzień, a ja mam umówione spotkania, negocjacje, cały mój harmonogram pracy, przecież nie mogę tego nagle zostawić, bo to efekt tej pracy, czyli na przykład to, że mnie nie będzie na danym spotkaniu, to spowoduje, że moja linia nie będzie przedstawiona tak jak trzeba. Zatem zawsze wybieram pracę i chętnie pojawię się, jeżeli dostanę zaproszenie na miesiąc wcześniej, no, ale takich zaproszeń nie ma. Czy
Tu mogę potwierdzić, że myśmy też długo zabiegali, żeby pani poseł do nas przyjechała. Zawsze coś stało na drodze, a ten wyraz poparcia, no to właśnie może to, co pan redaktor powiedział, te wyjazdy sobotnio-niedzielne w Polskę, rozmowy, spotkania w małych, dużych miastach właśnie pokazują, że nasi mieszkańcy i nasi obywatele wyrabiają sobie zdanie, który europoseł wart jest poparcia, a który nie. Więc tutaj jakby to potwierdza wszystko. Cieszę się z takiej opinii, dziękuję za miłe słowa. Po prostu traktuję swoją pracę poważnie i jeżeli przyjmuję jakieś zobowiązania, to staram się wykonać je do samego końca, bo inaczej nie byłoby sensu w tym wszystkim. I nie jestem po to w polityce, zresztą jestem z przypadku w polityce, bo pracowałam przez wiele lat dla kultury i w Telewizji Polskiej i będąc dyrektorem Filharmonii Wrocławskiej czy Festiwalu Wratislavia Cantans, pracowałam jakby zadaniowo. To, co miałam do wykonania, to zostało wykonane. Dostałam propozycję startu w wyborach, właściwie na miesiąc przed wyborami, tymi pierwszymi. I zawsze fascynowała mnie sama idea Unii Europejskiej, bo nigdy nic tak mądrego nie zostało wcześniej wymyślone, żeby skłócone i nienawidzące się narody, które wszystkie ze wszystkimi miały wojnę, jeśli mówimy o sąsiadach, bo to nie jest tylko przypadek Polski. Każdy inny kraj, nawet taki Luksemburg, który cały czas był napadany z jednej i z drugiej strony, czy Francja, która miała śmiertelnego wroga w Niemczech i w Wielkiej Brytanii. I wszystkie te kraje po strasznej wojnie, gdzie wszyscy byli przegrani na dobrą sprawę, zrozumiały to bardzo wcześnie, bo pierwszy traktat został podpisany w 1951 roku. Zobaczcie, to było 6 lat po wojnie. Już wtedy zrozumiały, że nie można się bić, trzeba się zjednoczyć, trzeba znaleźć te punkty, w których możemy współpracować. Na początku to była stal i węgiel, stąd wspólnota węgla i stali, a potem rozwijać się wzajemnie. 6 krajów na początku tak dobrze zaczęło funkcjonować, że inne kraje zaczęły pukać do drzwi Unii. Też chcemy. I z tych 6 mamy 27, a w tym roku 28 dołączy. Czyli inne kraje, inne narody również rozumieją wartość, jaką niesie Unia, bo tą największą wartością jest pokój. To jest największa wartość. I nawet gdybyśmy nie dostawali żadnych pieniędzy, a tu pieniądze idą i do Kamiennej Góry i pięknie chociażby ten obiekt został odrestaurowany, ale nawet gdybyśmy nie mieli tych pieniędzy, to warto by było płacić taką składkę za pokój. Składka 1% PKB za pokój naprawdę jest bardzo wiele warta, bo to nam daje pewność jutra. A bardzo wiele osób nie docenia tego. Ja rozmawiam z niektórymi eurosceptykami, ze wszystkimi osobami rozmawiam, ale ja rozumiem, że komuś się może ta idea nie podobać, ale niech powie, jak ją lepiej rozwinąć. Czy ma jakąś inną alternatywę? Żaden kraj sam, nawet taki silny kraj jak Niemcy, sam nie będzie w zglobalizowanym świecie miał silnej pozycji i rzeczywiście dobrego punktu do startu i możliwości rozwoju. Zatem jeżeli coś ci się nie podoba, spróbuj to zmienić. Nic nie jest idealne, ale trzeba współpracować. Ja muszę powiedzieć, że w Parlamencie Europejskim przeprowadzam eksperymenty na podstawie dokumentów, nad którymi ja pracuję, dyrektyw czy innych propozycji regulacji prawnych, rozmawiam ze wszystkimi, również z eurosceptykami. I jak rozmawiam i przedstawiam swoje argumenty, zyskuję ich poparcie. I przeprowadzam takie eksperymenty, że chcę, żeby na przykład w mojej komisji prawnej jakiś dokument przeszedł jednogłośnie. A przecież w tej grupie są różni reprezentanci z różnych partii. Ale rzeczywiście jak się rzetelnie rozmawia ze wszystkimi, przedstawia swoje argumenty, a nie na zasadzie ty jesteś zielony, ty jesteś czerwony, ty jesteś czarny czy inny, to ja ciebie nie lubię. Nie. Mamy wspólny cel. Chcemy go zrealizować. Zawsze znajdzie się taki sposób.